Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mamy dzisiaj poniedziałek, 18 dzień marca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Piątkowa sesja to również rozliczenie kontraktów marcowych, w związku z tym zazwyczaj w czasie rozliczania kontraktów, serii danych kontraktów na giełdzie pojawiają się wyższe obroty i większa zmienność. Tak też było tym razem. Obroty wyniosły około 6 miliardów złotych, a więc były ogromne w porównaniu do średniej. Która dotyczy polskiej giełdy. WIG20 stracił około 2,5% w czasie piątkowej sesji i z tego względu cały tydzień zamknął też na minusie, trzeci tydzień z rzędu. Szeroki indeks WIG stracił 2%, mniejsza skala przeceny dotyczyła spółek znajdujących się w indeksach małych oraz średnich spółek. Katalizatorem spadków było LPP, które straciło prawie 36% w piątek. O tym szerzej zaraz powiem za moment. Spadki też dotyczyły takich spółek, na przykład delikatnie CityProjekt. Po drugiej stronie, na plusie sesję zamknęły spółki związane z surowcami, w tym m.in. KGHM czy Płocki Orlen. Dow Jones, S&P oraz Nasdaq w piątek również traciły. Najwięcej technologiczny Nasdaq 1%, S&P oraz Dow Jones około 0,5%. Na amerykańskiej giełdzie czekamy na sygnalizację możliwych obniżek stóp procentowych w bieżącym tygodniu. Zebranie Fedu w sprawie właśnie decyzji odnośnie stóp procentowych. Analitycy nie oczekują jakiegokolwiek ruchu w związku ze stopami procentowymi, raczej zostaną utrzymane. Kwestia nadrzędna, co powie szef Fedu Jerome Powell w ramach konferencji. Powracając do spółek polskich, przechodzimy do serwisu informacyjnego i dzisiejszego komentarza o spółkach polskich. Spróbujmy sobie uszeregować, co działo się na akcjach LPP i dlaczego straciły aż 36%, a w czasie sesji nawet więcej, w czasie piątkowej sesji. W piątek przed otwarciem giełdy pojawił się raport amerykańskiej firmy Hindenburg Research, który wskazał, że wyjście z rosyjskiego rynku przez LPP było tak naprawdę pozorne. Zdaniem Hindenburga, który zajął też krótką pozycję na akcjach LPP, tych niedomówień bądź przedstawienie LPP w niekorzystnym świetle było więcej. Tutaj amerykańska spółka wskazuje, że LPP ma jej zdaniem sprzedawać dalej w Rosji, wykorzystując do tego m.in. zaopatrzenie rynku przez Kazachstan. Dane dotyczące importu i eksportu miały wskazywać, że LPP wysłało do kazachskiej spółki towary o wartości ponad 755 milionów dolarów, pomimo faktu, że Kazachstan stanowi zaledwie 1% sklepów stacjonarnych. Hindenburg wskazuje też, że LPP zmieniło audytora. LPP w czasie sesji wydało trzy, w piątkowej sesji wydało trzy komunikaty, gdzie m.in. wskazało, że od 2022 roku nie kontrolujesz rosyjskiej spółki ORE Trading i prowadzenie przez nią działalności. Nie ma też kontroli nad spółkami zawiązanymi w Azji, które współpracują z ORE Trading. Tym samym transakcja sprzedaży rosyjskiego biznesu nie miała charakteru fikcyjnego, jak podkreślało LPP wielokrotnie. LPP dodaje, że nie dokonywała wysyłek towaru do Rosji przez Kazachstan. Zmiana firmy audytorskiej z kolei wynikała z upływającego terminu, na jaki firma ta została wybrana. Spółka też podkreśla, że w ramach okresu przejściowego związanego ze sprzedażą rosyjskiego biznesu zobowiązała się do wydania uprzedniego towaru, czyli ten stary stok, który był jeszcze wyprodukowany przed decyzją o sprzedaży rosyjskiego biznesu. Okres przejściowy, o czym LPP informowało we wcześniejszych komunikatach, ustalono maksymalnie do 2026 roku. I zdaniem LPP, raport Hindenburga Research jest elementem przygotowanego od 5 miesięcy ataku dezinformacyjnego, który ma celować w spadek kursu akcji. Zarząd tym samym nie wyklucza, że może to być próba przejęcia wpływu w spółce przez podmioty trzecie. Wcześniej, że LPP miało informować o tej kwestii Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Krajową Administrację Skarbową. W piątek LPP też złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę LPP, akcjonariuszy i inwestorów. Zdaniem LPP tego typu sytuacje zagrażają bezpieczeństwu rynku finansowego. Spółka w całości
i stanowczo dementuje informacje związane, które znajdują się w raporcie Hindenberga. W piątek, tak jak mówiłem, kurs akcji spadł prawie 36% przy ogromnych obrotach, które przekroczyły 1 100 000 000 zł, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie o LPP. LPP też poinformowało w niedzielę wieczorem, że dzisiaj na godzinę 10, czyli już dosłownie za moment, zwołało konferencję prasową z udziałem prezesa oraz wiceprezesa. Na wykresie wygląda to bardzo ciężko. Dzisiaj, na początku sesji, LPP zyskuje kilka procent. Zobaczymy, co przyniesie konferencja. Hugh po wynikach poinformował, że podpisał umowy, na podstawie których może zainwestować do 6 milionów dolarów w nowe akcje Banana Studios. Banana, który jest właścicielem Slots Cash. Hugh postrzega ten produkt jako atrakcyjny i stanowiący uzupełnienie podstawowej działalności dotyczącej kasyn online. Osobno władze Hughes też informowały, że oczekują stabilnego roku dla gier social casino. Rynek gier mobilnych może utrzymywać lekki trend wzrostowy. Jeżeli mowa o odpisach, to te dotyczą m.in. grupy Tauron. W związku z wyceną inwestycji w Tamy Holding zmniejszy się wynik EBITDA grupy Tauron w czwartym kwartale o około 274 miliony złotych. To jest związane z niewypłacalnością m.in. Tamych Czech, o czym Tauron informował wcześniej. Szacowany wynik operacyjny grupy za czwarty kwartał może być niższy o 582 miliony złotych. Dzisiaj wykres ze spółki Tauron przygotowany przez analityka technicznego Pawła Siliwę zachęcam do zapoznania się. Inne główne jeszcze jest grupa pracy, która w związku z obniżeniem wartości godziwy udziału w swojej spółce Bimery obniży wynik netto grupy w 2023 roku około 24 miliony złotych. Dane mają charakter szacunkowy, jeszcze mogą ulec zmianie. I to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.